Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z Wojny Krwi, Wiedźmińskich Opowieści. No i być może, patrząc po obszarze, jaki nam został, nawet myślę, że bardzo być może, jest to ostatni odcinek z Mahakamą. No zobaczymy zresztą sami. Nie zapomnijcie oczywiście więc zostawić łapki w górę. Ej, tu są łupy, których nie mogę podnieść, ej serio? Serio nie jestem w stanie podejść do tych łupów. One nigdy nie będą do zdobycia. No co za pech, no ale przynajmniej tu coś się dzieje. Przejeżdżając obok górniczej osady Zollstocku, Mewe usłyszała odgłosy walki. Hajda! Do boju, chłopy! Podejrzewając atak potworów, królowa pogalopowała na odsiecz. Jej warkocz powiewał na wietrze niczym proporzec, wskazując żołnierzom kierunek natarcia. Krasnoludy nie biły się jednak z Szarlejami czy Barbegazi, lecz między sobą. Całe szczęście w ruch nie poszła jeszcze ostra broń, ale że krasnoludy mają dłoń jak bochny chleba, nie znaczyło to, że obędzie się bez ofiar. Ej, chłopy! Ryknął Gabor Zigrin. Co to za szajba? Spokój do cholery! Interwencja przyniosła skutek. Krasnoludy ograniczyły się do ataków werbalnych. Mewe, której koszarowy język nie był obcy, zarumieniła się, słysząc krasnoludzkie bluzgi. Z wyzwisk można było wywnioskować, że do bitki doszło z powodu starego sporu o wysokość pewnego szczytu, czy raczej jego bliźniaczych wierzchołków. Jeden z nich leżał na terytorium klanu Dalbergów, a drugi – Hogów. Każdy z rodów uważał, że to właśnie ich wierzchołek jest wyższy, a wszelkie pomiary dowodzące przeciwnej tezy odrzucał jako sfabrykowane. Królowo? – zaczął Gabor, nerwowo przygryzając wąsa. Oni pytają, czy ty… No wiesz, jako osoba bezstronna i do tego równa babka… Nie chciałabyś rozstrzygnąć ich głupiego sporu raz na zawsze. Mewe wiedziała, że tego rodzaju zadawnione spory mają często krwawe finały. Postanowiła więc pomóc. Przedstawiciele rodów wręczyli jej dziwaczny mechanizm, który miał dokonać pomiarów wysokości. Królowej nie pozostało już nic innego, jak zapiąć płaszcz pod szyją i wspiąć się na bliźniacze szczyty. Czas rozwiązać. Okej. Już mieliśmy podobną sytuację, gdy byliśmy w Rivii. Tam się kłócili o to, coś tam, czyje większe pole, czy coś w tym stylu. Było coś takiego, pamiętacie pewnie. Okej, tam jest wierzchołek. Ej, chwileczkę, bo ja mam dzisiaj mapy, muszę też ogarnąć. Chwileczkę, mapa podróżnika. Nie. Tak, tu jest skarb, dobra. Wiedziałem, że na wierzchołku będzie jakiś skarb. O, proszę. Muszę jeszcze dzisiaj dwie skrzynki wykopać. Sprawdziłem, gdzie są mniej więcej. O, proszę, mam Izbel do Gwinta. No, karta się przyda, bez wątpienia. I tu mamy ten wierzchołek nasz. Kiedy jej oddział był w połowie drogi, królowa usłyszała przeciągły ryk, od którego aż osunęły się śniegi. Nie czekając na raport zwiadowców, Mewe dobyła miecza. Okej. No to oczywiście nie mogło obyć się bez problemów. Walka na zboczu stromej góry nie należy do łatwych. Liryjczycy zapierali się stopami w zbrylonym śniegu, podpierali na włóczniach, mrużyli oczy przed wciskającymi się pod powiekami drobinkami lodu. Potwory poruszały się z łatwością, przeskakując z kamienia na kamień, zgrzytając długimi pazurami o skały. Dobra, mamy bitwę skróconą. Jedna rundka zapewne, oczywiście. No zobaczymy. Zanim dokonamy pomiarów, to jeszcze widzicie, potwory nam po drodze. Niestety. No ale co się zrobi? Dobra. Okej, mamy morale zmniejszone, no tak. Dlatego teraz wszystkie karty takie słabsze się niestety wydają. Dobrze, może włamywacza. O, werblista, świetnie. Reinhard, jeszcze lepiej. No po prostu, no nic, tylko się cieszyć. Kundel miotacz. O, i prawdę mówiąc, to są dobre karty. Może jeszcze ciebie zmienimy, alchemik. Wilczy dół, dobra, no jak jest jeszcze wilczy dół, no to więcej do szczęścia, no przepraszam bardzo, ale nie potrzebuję. Oż wy cholera jedni. I to od razu na dwóch tych polach. Na początku każdej tury zadaj...
Trochę boję się wyrzucić Izbel, bo ona może szybko paść. Niestety, aktualna wartość już 10. Nie najgorzej. Dobra, może rzućmy tu wilczy dół. Uważajcie, lecą wprost na nas. Spokojnie, nic się nie dzieje. Oni oberwą, ale bo to jest na początku każdej. No dobra. Na razie nic nie robimy. Czekamy, aż to przeciwnik cokolwiek rzuci. Oszlusk, okej. No i już wiem, że te karty trzeba zmienić, bo zaraz mi padną. To może być, a on się zmieni na alchemika. Nie widziałeś mnie. Okej, no dobra. No to jest alchemik, tutaj moi kusznicy będą obrywać, co prawda, no ale no, ktoś musi. Okej, zanim werblista, to rzucimy tego pana. I podpalaj. Dobra, na razie chcę wykorzystać zdolność kuszników, ale... Jak tu wykorzystywać zdolność? O, jeszcze mi ich obijają, świetnie. Wiecie co, chciałbym, żeby oni oddali strzał, więc mimo wszystko chyba zaraz spróbujemy czegoś. Uderzyć z raz. Dobra, wilczy dół jest, to jest. No bo tutaj mógłbym jeszcze Izbel, ale Izbel to na końcu sobie zostawimy. Może być przydatna i to bardzo. Okej, no to co? No to walnijmy może po prostu w tą dyszkę. Bo on co będzie robił? Na początku każdej tury zwiększ licznik o 1. Aha, bo on co turę będzie... No dobra, nie, no to może jego lepiej obijajmy. On już jakby chyba swoje zrobił. No, ten żyje, ale pewnie padnie wkrótce. Jeszcze mógłbym użyć procarza, ale to pod... A może jeszcze rozwalę jednostki? A w sumie czemu nie, proszę. Można, można. Ale ten stracił to, dobra. No nic się nie stało, nic się nie stało. Na razie jakoś się trzymamy, kusznicy zrobili swoje. Pouderzali troszeczkę. Kolejny wilczek. Całkiem sprytne to ustrojstwo, które nam dali. Gnomia robota oczywiście. A, gnomia robota, no oczywiście. No dobra, 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 dobra. No to co? Marnuję cały czas nie chcę go używać, bo taki w sumie... O, o, no i to są dobre karty. Na razie nie ma sensu. No to co, damy ciebie. O, i on jeszcze się trafił. Dobrze, dobra. No i ciebie dajmy tutaj. Mój ból nie pójdzie na marne. Przydasz się i to bardzo. Szczególnie, że już teraz mogę zrobić to. Daj mu dwa razy, wspaniale. Jest procarz, którego oczywiście zdolność potem aktywujemy. I szpieg. Szpieg, który. Nie ma czasu. Może się nadać. Może się nadać. Dobra, kończymy turę. No to jeszcze procarza może nie będziemy używać, ale to będzie zwycięstwo ogromne. O cholera, drapieżny niedźwiedź. Zadaj dwa punkty obrażeń wszystkim jednostkom w rzędzie wroga. Jeśli w tym rzędzie panowo trzaskający, zadaj... Kurczę, no mocno oberwałem. Mocno oberwałem, bez wątpienia. No zdarza się. Nie chciałbym tracić tylu jednostek. Co, kolejny? Aha, alchemik. Alchemik, alchemik. Tylko czy ja tu mogę wykorzystać dobrze tego alchemika? Czy jest po lewej stronie. Dobra, użyję go na swoim. Wcale nie jestem czarodziejem. Będziesz silniejszy troszeczkę. Dobrze. Tak, już ma 143. Ej, no może rekordzik. Może jakiś rekordzik do pobicia. Przydałby się. Dobra, panie Reinhardzie. Potrzebujemy pana. Ale narzucamy tych jednostek. Pięknie, Barnaba jeszcze. W razie poparzeń skonsultuj się ze Stachorem lub zagraj losową, zadaj najsilniejszej jednostce na polu bitwy 15 punktów, następnie... Nie, to nie chcę. Może po prostu zagram to. Zawsze... O, piechurzy. Piechurzy, no tak średnio, ale niech będą. Znów na front. Tak, znów na front. Zastanawiam się, tutaj mam... Dobra, jeszcze mogę porzucać trochę w sumie tego wszystkiego. O, jeszcze ogień w jednym miejscu, no i to się chwali. Zwariowałeś? Dobra, rzucaj tutaj. Co prawda jest możliwość, że moja własna jednostka oberwie, no ale... A ciebie użyjemy może za chwilkę? Czy już? A nie, on jest w sumie jedną ze słabszych jednostek. Dobra, już teraz użyj to na nim. Bo tu już mam 8 jednostek. Nie no, jeszcze mogę trochę poprzezywać. O, masakra, kolejny werblista. Świetnie. Świetnie. Nie używamy jeszcze, poczekajmy. Niech mi wróci. Ach, obity trochę, ale przynajmniej wrócił wzmocniony. Tylko teraz, teraz nie dam rady zagrać innych jednostek. No chyba, że mi... No właśnie mi załatwili kogoś. No ale to może dobrze, jak załatwili, to załatwili. 230, ej ludzie, nie wiem czy nie ma trofki za 300 obrażeń i czuję, że zaraz będę to miał. Dobrze. Przywal. W sumie tak to robimy. Nieźle. Gaskon też silniejszy. Mogę jeszcze albo w sumie to za chwilę. Dobra, chodź tutaj, Izbel. Czyni miłość, nie jesteś wojnę. Potrzebna, szczególnie żeby ona lepiej mi nie padła, mam taką nadzieję. Dobra, kończ tę turę. Nawet nie będzie jak werblisty użyć, no bo gdzie ja tutaj wprowadzę kolejną jednostkę? Ej, ale chcę mieć ten super wynik osiągnięty. Nie no, osiągniemy go. Dobra, może najpierw werblista. A, szpiega daję.
No dobra. Ciekawe, co będzie, jak szpieg nie będzie miał gdzie wrócić. Ho, ciekawe. W sumie dość interesujące. Ty tak na poważnie? Kurczę, niepotrzebnie. A w sumie wiecie co, ten Gunnel włamywacz średnio mi potrzebny. Mimo wszystko dokonamy zmiany, która sprawi, że no, on może nawet w ogóle się nie wzmocni. Ale ważne, że to działa. I w tym momencie jest 330. A co tam? Używajmy już teraz tej zdolności. Uhuhuhuhu. No to nieźle, powiem wam. No, 452 punkty. Ładnie. Jeszcze mógłbym mocniej, ona mogłaby być jeszcze silniejsza. Aktualna wartość wzmocnienia 143. Cholera, jakbym miał jeszcze tutaj możliwość, to jeszcze mógłbym to jakoś pograć ciekawiej. Nie ma już co używać, już teraz muszę używać jakichś dobrych rzeczy. Załatwię swojego włamywacza, dobra, padniesz to padniesz. Ale, a nie, przeżył, o, przeżył. No i wszyscy padli, no już nie ma na kim tego używać. O, świetna wywerna, bez wątpienia. Dobra, no używasz tego, no nic więcej tutaj nie podziałamy na chwilę obecną. Jeszcze ładuje mi się berło gromów. To będzie po prostu takie definitywne zwycięstwo. O, no dobra, może... Uuu, Izbel straciłem. No, zdarza się. Dobrze, przywal z tego. I jeszcze, no jeszcze po prostu idealnie czwóreczki im zostały. Nawet nie będę musiał używać berła gromów, no. Powiem wam, że jak zwyciężać to w wielkim stylu. Tak, jest trofka. Osiągnięcie, zakończ rundę z wynikiem powyżej 300. Wiedziałem, że tak, jest taka trofka i udało nam się zdobyć świetnie. Udało się odeprzeć atak potworów i dotrzeć na szczyt. Mewe poleciła żołnierzom dokonać pomiarów, a czekając na wyniki, cieszyła oczy zapierającym dech w piersiach widokiem na masyw mahakamski. Krasnoludzki mechanizm nie pozostawiał wątpliwości. Wierzchołek leżący po stronie Dalbergów był o 2 stopy wyższy niż ten na terytorium Hogów. Gabor był wyraźnie niepocieszony odczytem. Aż... Szlak by to. Miałem nadzieję, że dowiedziesz, że to klan Bruwera miał rację. Byłby rad, że utarłaś nosa Dalbergo. I może chętniej by ci wtedy pomógł. Krasnolud zawiesił głos. Ale tylko ty wiesz, co pokazał instrument. Więc może by tak nagiąć nieco, prawdę? Wiecie co? Nie, mam to w dupie. Starosta mnie wkurzył, nie będę dawał, żeby mu tylko lizać dupę argumentów. Krasnoludy wierzą w moją, można powiedzieć, neutralność. I podam prawdziwy odczyt. Łatwo byłoby skłamać, racja. Powiedziała Mewe. Jednak ciężej byłoby o tym zapomnieć. Nie, Gabor, powiem prawdę. Ton królowej dawał jasno do zrozumienia, że dyskusja została zakończona. Gabor nie ciągnął więc tematu. Oddział Mewe rozpoczął marsz w dół zbocza. No i bardzo dobrze, no przekonamy się, jak to się skończy. On pewnie będzie zawiedziony, ojejku, ojejku. Ale wiecie co? Nie chcę oszukiwać tych krasnoludów. Zawierzyły we mnie. Zobaczymy, jak zareagują. Krasnoludy z obu klanów w napięciu oczekiwały ogłoszenia wyników ekspedycji. Kiedy tylko Mewe podała odczyt, Dalbergowie wytoczyli na plac beczki z piwem i zaczęli świętować. Hogowie byli oczywiście zawiedzeni, ale przyjęli wyrok Mewe jako ostateczny. W końcu jej zaufali. Dokładnie. Dokładnie. Szczyt Dalbergów jest wysoki, a Hogowie same ćwoki! Jakie przyśpiewki. Dobra ludzie, w takim razie idziemy zgarnąć rzeczy, których jeszcze nie zgarnąłem do tej pory. Jak wam mówiłem, żeby nie szukać, nie błądzić, sprawdziłem sobie, gdzie są zaległe mapy. Znaczy zaległe mapy. Mapy to już mam. Gdzie są zaległe... ojejku, słowa mi brakuje. Te. Ojejku, no słowo, nie uciekaj mi. Skarby po prostu. Skrzynki ze skarbami. Cholera, to nie tutaj. To nie, to tamtędy trzeba wejść. Zobaczymy, czy dobrze pamiętam. No bo jak już nie będę pamiętał, to nie, nic się nie stanie i tyle. Ale mam nadzieję, że rzeczywiście tutaj było takie przejście. Ja tu kiedyś zebrałem łupy. Tutaj też były do zebrania chyba żołnierze też można było ich zdobyć, tu zrekrutować. Ej, nie, jakoś źle poszedłem. Ojej. A nie, może dobrze. Bo się chcę dostać tutaj. Nie, no to chyba dobrze idę. Tylko tu jest jeszcze obejście.
Tak, muszę tędy wejść. Ja już tutaj byłem, bo mówię, były tutaj zaległe łupy po prostu. To jest takie miejsce, w którym teoretycznie nic nie było. Myślałem, że tylko łupy są, a potem się okazało, że nie do końca, że byli tutaj, opatrzcie, było do werbunku. I tak, to jest na 100% to miejsce. No, dokładnie. Wykopujemy skrzyneczkę, a w tej skrzyneczce mamy Gabora z Igrina. Świetnie. Dobra, to jeszcze została jedna skrzynka, którą pominąłem i ta skrzynka powinna być gdzieś tutaj. I tutaj najlepiej będzie, jak pójdę tędy. No i w tym momencie, jak już to zrobimy, no to będę miał wszystko gotowe. Wszystko gotowe i będzie można ruszać dalej. Przekonać się, co ten starosta powie. Ciekaw jestem całej tej sytuacji. Ja pamiętam cały czas sprawę, że był jeszcze ten szpieg. Jest niewyjaśniona sprawa ze szpiegiem. Ciekawe, jak to wszystko się potoczy. Gdzie tutaj to może być? Gdzie tu może być ten skarb? Pokaż te mapy. Mapa stanki. To koło jakiegoś budynku. To pewnie tu dalej jeszcze, bo budynku chwilowo nie widzę. O, tutaj jest dokładnie. Tutaj jest ten, zasypane to wszystko i jest skrzyneczka również, a w skrzyneczce mamy Keltuli z regeneracja. Wow. Dość przerażająca karta. Ale niezła. Dobrze, 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 dobrze. W takim razie idziemy już do naszego celu. Ej, tutaj też jakieś łupy pominąłem, bo tych nie mogę dotknąć oczywiście. Tam pewnie gdzieś dalej był jakiś drogowskaz, ale pominięty przeze mnie. Ale teraz to nieważne. Ważne jest to, żeby... Tak, chociaż tutaj będą te łupy, to już je zgarnąć. Gdzie? A tu serio nie podniosłem z potworów. No nie, jakoś dużo znowu. Raczej biednie, no ale ważne, że coś tam jest. 3000 hajsu mamy. A no tak, teraz ta droga zawalona. Niecały 1000 drewna. Mało drewna, mało, mało. A przyda się jeszcze, żeby potem potworzyć dobre karty. No ale zobaczymy. Chodźmy gdzieś tutaj. Tu jeszcze łupy będą na pewno. Owszem, są i łupy. Sok z cebuli, powiadacie. O, był drogowskaz, oczywiście. Zbliżając się do długiego mostu, Mewę poleciła trębaczowi zaanonsować swoje przybycie, po czym udała się do namiotu. Czekał tam na nią Gascon. Nie przypominam sobie, żebym cię tu zapraszała. No, w takim razie uspokajam, że z twoją pamięcią wszystko w porządku. Przyszedłem od tak, spontanicznie. Pogadać. Proponuję, żebyś równie spontanicznie wyszedł. Muszę się przebrać. Za chwilę widzę się ze starostą, nie chcę do niego iść śmierdząca końskim potem. Nie sądzę, żeby mu to robiło wielką różnicę. Wiem, co mówię. Kiedy ostatnio się widzieliśmy, stałem po jego zawietrznej. Okej. Okay. Trzeba przyznać, śmierdził jak stary cap. To jest dobra odpowiedź. Przynajmniej nie czułeś, jak mu zalatuje z gęby. Myślałam, że się przewrócę. Wiesz, wtedy mógłby zrobić usta, żeby cię odcucić. Gascon! To mi się będzie śnić po nocach. Obawiam się, że akurat dziś może być ci ciężko zasnąć. Widzisz, jest coś, o czym musisz koniecznie wiedzieć, zanim pójdziesz do Bruwera. Rozglądałem się w obu tych miejscach, które czyściliśmy z potworów. Wiesz, na co zwróciłem uwagę? Nie wiem. Na monumentalną krasnoludzką architekturę? Nie, Mewę. Na krasnoludzkie kości. Zgadnij, co na nich znalazłem. Nie podpowiadaj. Odciski zębów? Oczywiście, potwory ogryzuje przecież do czysta. Dlatego tak dobrze widać było inne ślady. Po toporach i mieczach. Na wszelki wypadek pokazałem jeszcze te kości felczerom. I nie ma mowy o pomyłce. Co? Czyli ten klan Fuksów... Nie zginął wcale z powodu inwazji bestii z głębi. One tylko zeżarły ciała i zajęły puste domy. Podzieliłem się moim odkryciem z Gaborem i wiesz co? Spanikował. Zaczął kręcić, pleść bzdury. Dam sobie rękę uciąć, że coś ukrywa. Cholera. Od początku był zbyt skory do pomocy. Powinno mi to było dać do myślenia. Zaraz każę go tu sprowadzić. A póki co... Dziękuję, Gascon. Nie zapomnę ci tego. O kurczę. Chwilę później Gabora doprowadzono przed oblicze królowej. Z początku próbował ją zwodzić. Odpowiadał wymijająco, ale wzięty w krzyżowy ogień pytań. W końcu się poddał. No cóż, jak powiedział król Desmond, kiedy popuścił w nogawice, tego pod dywan już nie zawieciemy.
Jeśli myślisz, że jest mi teraz do śmiechu, to słabo mnie znasz. Jesteś o krok od stryczka. Tak, oszukałem cię. Na polecenie starszyzny naszego klanu. Miałem się upewnić, że zniszczysz kraniec Borosa i głębie Davora. Tak, aby nie zachowały się żadne ślady. Czemu? Co chcieli ukryć? Te dwa miejsca należały kiedyś do klanu Fuksów. Naszych śmiertelnych wrogów. Od pokoleń nas gnoili. Opluwali. Zabierali, co chcieli i kiedy chcieli. A starosta miał to głęboko w życiu. W odpowiedzi nasz klan popełnił niewybaczalną zbrodnię. Starszyzna Zigrinów wykorzystała okazję i... Bogowie, czyli to wy stoicie za śmiercią tych wszystkich krasnoludów? Ja nie brałem w tym udziału. Byłem temu przeciwny. Nie przeżyli żadni świadkowie, czyli musieliście wymordować cały klan. Jakim cudem? Królowo, czy na pewno chcesz? Chcę. I lepiej, żebyś tym razem nie pominął żadnych szczegółów. Kilka lat temu przyszła surowa zima. Ziąb jak sukinsyn, śnieżyce, lawiny. Praktycznie nie dało się podróżować. Głód wypędził bestie z gniazd. Na przełęczy roiło się od tego gówna. Było tak źle, że przychodziły pod same mury. Fuksowie stoczyli krwawą bitwę z potworami w obronie głębi Davora. Stracili tam prawie wszystkich wojowników. Ci, którzy przeżyli, zimowali w krańcu Borosa. Nasza starszyzna uznała, że druga taka okazja się nie powtórzy. Nieliczną obstawę miasta zabili w walce, a potem podłożyli ogień i zablokowali bramy. Oni nie mieli szans. Sukinsyny. Jakim cudem to nie wyszło na jaw? Kiedy było po wszystkim, nasi wojownicy otworzyli bramy. Nie trzeba było długo czekać, aż smród ciał ściągnie wygłodniałe potwory z przełęczy. Zigrinowie, którzy stamtąd wrócili, nigdy już nie byli tacy sami. Gdybyście widzieli ich wzrok, kiedy nakazano nam zmowę milczenia. A potem... Sprzedaliście wszystkim bajeczkę o przedwiecznych potwornościach, które Fuksowie obudzili, kopiąc zbyt głęboko. Piękna historia. I z morałem. Tak. Ale starszyzna chyba obawia się, że Bruwer jednak coś podejrzewa. Dlatego zależało im, żebyście zniszczyli wszystkie dowody. Odrażające. Mówisz, że nie brałeś w tym udziału, ale nie zrobiłeś też nic, żeby powstrzymać tę rzeź. A co niby miałem zrobić? Starszyzna podjęła decyzję, nikt nie chciał mnie słuchać. Mogłeś poinformować starostę. Winni zostaliby ukarani. Winni? Nie znasz Bruwera. Skazałby wszystkich, cały klan, kobiety, dzieci, bez wyjątków. Mewe, królowo, błagam cię, on nie może się o tym dowiedzieć. Ja też brzydzę się tym, co zrobiła starszyzna, ale to by tylko przyniosło więcej bólu i śmierci. Powiem tak, masakra. Dobra, ja nie uważam. Więcej bólu i śmierci, to co, możemy pomijać tego typu rzeczy? Bo więcej bólu i śmierci, no tak, niech kolejny klan wyrżnie inny klan, nie patrząc na to, czy tam są dzieci, czy dorośli. I potem okej, okay, nie, już nie mówmy o tym, bo wiecie, będzie jeszcze więcej bólu. Naprawdę, masz tupet, Gabor. Masz tupet. Prosić o cokolwiek po tym, jak mnie zwodziłeś. Próbuję ci uświadomić, jaka jest stawka, a ty zrobisz, co uważasz za słuszne. Jak zawsze. Muszę to przemyśleć. A w międzyczasie, Gascon, upewnij się, że Gabor nie opuści naszej gościny. Jasne. Jeśli czegoś spróbuję, dowiesz się o tym pierwsza. Powiem wam, że no tego się nie spodziewałem. Graliśmy tak, jak oni nam zagrali. Jest tutaj Bruwer, Hook. Proszę bardzo. Zbliżasz się do punktu przełomowego. Po jego przekroczeniu nie będzie można już zawrócić. Całkowity poświęcony czas tutaj 7 godzin 5 minut. Ukończone zadania 12, zagadki 7, zwykłe bitwy 5, złote skrzynki 8 na 8.
Kontynuuj. Bruwer stał przy moście, z rękoma skrzyżowanymi na piersi, oczami zwężonymi w ciasne szparki. Mette westchnęła w myślach. To nie będzie przyjemna rozmowa. Mości starosto. Nie mościuj mi to! Chętożeni ludzie zawsze coś popsują. Myślisz, że okryłaś się chwałą, co? Mewę, pogromczyni potworów, dobrodziejka krasnoludów, cholera jasna! Jak ci się wydaje, czemu sam nie wytłukłem tych bestii, co? No mów! Bo nie chciałem, bo coś mi cholera nie pasowało, więc uznałem, że póki nie ustalę prawdy, nie zniszczę gniazd potworów, żeby nie zatrzeć śladów. Czyli świadomie to przedłużałeś całe lata, choć ginęli twoi poddani? Nie moralizuj mi to! Sprawiedliwości musi stać się zadość! To jest warte każdej ceny. Byłem już blisko, miałem trop. A teraz szlak wszystko trafił. Zalałaś głębię Davora, zawaliłaś kraniec Borosa. Nigdy się nie dowiem, kto wymordował Fuksów! Rozumiesz? Nigdy! Słuchajcie, mogę powiedzieć, bardzo cię przepraszam, a mogę powiedzieć, że to była sprawka Zigrinów. Ja wiem, że być może krasnolud nas opuści. Kto wie, może i zginie. Był dobrym kompanem, ale zwodził nas. Tak naprawdę miał w tym swoją korzyść, że wysyłał nas na te wszystkie bitwy. Wiecie co? Uważam, że sprawiedliwości powinno stać się zadość. Powiem, że to była ich sprawka. Nie byłabym taka pewna. Niby czego? Że nigdy nie dowiesz się prawdy. Ja ją poznałam przed chwilą. To Zigrinowie wymordowali Fuksów. Zigrinowie? Czekaj. To by wiele tłumaczyło. A to gady, gnidy, kanalie. Już ja im pokażę. No dobrze. Przyznaję, masz więcej oleju we łbie niż się spodziewałem. Ale nie myśl, że zaraz Bruderschaftę wypijemy. Jeśli chcesz naszej pomocy, będziesz musiała odpowiedzieć na moje pytania. Będzie ich wiele i będą bardzo trudne, więc mi się tu jeszcze nie ciesz. Nie śmiałabym. No, dobrze. To w drogę. Bruwer ruszył przed siebie, nie oglądając się na nikogo. Straż przyboczna starosty pośpieszyła za nim. Dalej jechało liryjskie wojsko, a na samym końcu Gabor Zigrin, zakuty w kajdany. No i tak straciliśmy Gabora, czego mogłem się zresztą spodziewać, ale... Ale cóż, postąpiłem moim zdaniem słusznie. Nie będę zatajał zbrodni, której dokonali, a to była naprawdę... To była rzeź, to nie była walka, to była rzeź po prostu. No i dobrze, co my tu mamy? Teraz to już muszę tylko przejść przez ten most i będzie wszystko. Mamy jeszcze jakieś łupy, czy to są? Nie, to są do czytania. Na długim moście zabrania się tupać, skakać, wychylać przez barierki, zatrzymywać na postój, rzezać runy na poręczach. Rzezać, co to jest do cholery rzezać? Nie wiem, dotykać po prostu? Możliwe. Możliwe, że tak. Krasnoludy są innowacyjne w wielu dziedzinach, ale nie w nazewnictwie. Dlatego most, który łączył przełęcz Mahakamską z górą Karbon, zwały po prostu Długim Mostem. Była to nazwa ze wszechmiar zasłużona. Stojąc na środku zawieszonej nad przepaścią drogi, Mewe nie widziała ani początku, ani końca mostu. Oba nikły w gęstych chmurach. Niesamowite, szepnęła królowa. Jakbyśmy jechali przez niebo. Orszak zbliżał się już do góry Karbon, gdy Mewe usłyszała krzyk Xaviera. Stójcie! Stójcie! Mewe gwałtownie ściągnęła wodze. Klacz stanęła dęba, wynosząc królową ponad głowy żołnierzy. Z tej wysokości widziała, jak zawala się ostatni filar mostu. Maszerujące na czele pochodu krasnoludy nie zdążyły zatrzymać się na czas i runęły z krzykiem w powstałą przepaść. Co to ma być do cholery? Ryknął Bruwer. Ściągnąć mi tu inżynierów, ale już! Królowa uspokajała konia, kiedy coś świsnęło jej koło ucha. Nie wiedzieć skąd na tyłach orszaku pojawili się Skojapel.
Nim ktokolwiek zareagował, elfi łucznicy wymordowali całą ariergardę. Żołnierze padli na bruk ze strzałami w plecach. Esper Enreda! Mewe znalazła się w potrzasku. Z jednej strony miała przepaść, z drugiej wroga. Nie było wyboru. Musiała walczyć. Świetnie. Tylko jeszcze brakowało tutaj Skojatele. Lyryczycy patrzyli z niedowierzaniem, jak bojownicy Skojatele podrzynają gardła krasnoludom ze straży machakamskiej. Jak to tak? Nie ludzie przeciw nie ludziom? W imię czego? To nie jest tak, że stare rasy jak jeden mąż popierają rebelii wiewiórek? Pytań byłoby pewnie więcej, ale trzeba było walczyć. No Machakam nie popiera. To wiem akurat. Dobra, bitwa skrócona, dodatkowe karty. Dostałem dodatkowe karty. Co pewnie Gruvera Huga znowu dostaliśmy. Zobaczymy za chwilę. Zaraz się przekonamy, czy to o niego chodzi. On jest tą dodatkową kartą. No, tak, mam toporników machakamskich. Przenieś jednostkę jeden rząd dalej od przeciwnika. Nie wiem, co to do końca działa. I mam samego Huga. Okej. Ale może ktoś inny jednak. Medyka nie chce, alchemika nie chce. Medyka nie chce. Powiedziałem, o, Xavier, świetnie. Ciebie chcę. I miotacz. Pani, jesteśmy w potrzasku, ale możemy spróbować ich zepchnąć. Może jakby ich przenosić. Ej, jak będę miał karty do przenoszenia, to będę mógł naprawdę wygrywać. W ogóle co jest moim celem? Czy jest jakiś tutaj jakby cel? Nie mam, po prostu wygrać. A ten, Bruwer, rozmieszczenie. Stwórz dwie karty straży przybocznej i przenieś wroga z rzędu bliskiego starcia. O, i to ja bym z chęcią użył. To znaczy, że kogo tutaj wyślę, to oni padają. Więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, tą jednostkę wycofajmy już, i tak jest obita. Dobra, ciebie jeszcze nie użyjemy. Poczekamy, żeby użyć mocnej jednostki. Toż to okazja, król złoty. Dobra, na początku co dwie tury wezwij losowego elfa. No dobra, no niech jeszcze czekają. Teraz mam w sumie dwóch do rzucenia, ale to trochę bez sensu, no bo oni tak, wiecie, trochę bez sensu. No dobra, no nic się nie zrobi. Werblista, właśnie, werblista chciałem lewa, rzucić. Prawa, dobra. Lewa, prawa, lewa. Niech rzucą coś jeszcze, to powinniśmy ich zmiażdżyć. Wierzę, że zmiażdżę tych Skojatel. O, świetnie, elfi ucznicy, tego chciałem. Dokładnie. To co, mogę już użyć kundla procarza i po prostu przenieść ich? Można. Ale ryczą. Dobrze. Dobra, może jeszcze go nie rzucajmy. Gaskana. Kurczę, teraz to mam takie karty, że dobra, rzucę ciebie, chociaż on i tak się tutaj średnio przyda, no bo chyba coś się uratnia. Tam nie ma sensu tego używać. Zakończmy. Co wy tam nie jeszcze rzucicie? Nie ma towaru. Dobra. Co dwie tury. Zobaczymy. Kurczę, no i obili mi kogoś. Chamy i prostaki. O, ta karta. No to znowu poczekamy sobie, żeby ich użyć. Znowu sobie poczekamy troszeczkę. A w tym momencie mogę dać Xaviera i w sumie wypełnić, wiecie, wszystko na luzie. A w sumie może już rzucę Pruvera Huga. A nie, dobra, bo to i tak nie w tej turze. O, Xavier, no idealnie. Znaczy Xavier, Reinhardt. Dlaczego Xavier? Xavier już był. I medyk. W sumie straciłem jakąś jednostkę, dokładnie, no to mogę użyć. Przecież oni nie mają ze mną szans, to jest straszne, ludzie. To jest rzeź prawdziwa, ta walka. Ta walka to rzeź. Dobra, rzucaj tam kogoś. Dobra, ta jednostka. Zadaj wybranej jednostce 2 punkty obrażeń, jeśli była wzmocniona, zadaj jej zamiast tego 6. Aha. Dobra, ten coś tu potworzy, ale będę mógł ich wyrzucić. Może rzucimy tego drugiego pana. Myślicie, że możecie robić co chcecie, gówniarze? To jest Machakam! O cholera, czekajcie, bo to była czwarta, piąta, szósta, siódma, osiem. No dobra, chcę wysłać tę kartę tam. A, stworzyłem tylko jedną, bo nie ma miejsca na więcej. Mogłem go rzucić tam niżej. Mój fail. Dobra, no to co? Kończymy turę. On to niech sobie przyzywa tutaj jakieś karty, wiecie, mi to nie przeszkadza absolutnie. Brygada. Miecz będzie przedłużeniem, o, idealnie. Twego ramienia. O Jezu, tego nienawidzę. Elfi Mistrz Fechtunku to jest jedna z gorszych, z nienawidzonych przeze mnie kart. Nie no, z tymi kartami procarze to jest banał wygrywać coś takiego. No i teraz trzeba coś jeszcze rzucać, co gorsza. Ho, nie mam czego rzucić. Dobra, Barnabę rzucimy. W razie poparzeń skonsultuj się ze znachorem lub uzdrowicielką. Dobierz i zagraź zdyscyplinowane jednostki. No dobra, no użyjmy tego. Jak trzeba, to trzeba. Tylko nie mają nawet kogo namierzać, co ciekawsze. Ej, serio muszę namierzyć własną kartę? Ale fail, serio muszę namierzyć własną kartę. No to nie fajne jest wcale.
Ojejku, dobra, nam jeszcze tą, bo ta i tak, no w tym momencie to, że przyszli ci, no to co ja zrobię? Dobra, kończ turę. Ważne jest to, że i tak wygramy to. Nie wiem, co tu musiałoby się zdarzyć. A, karta pułapka, super. Super, super. Tak, obijajcie, ta jednostka słaba. Dobra, niech już ją zniszczą. Już nic nie zrobimy, ale jeszcze i takiej w tej turze. A nie, bo mróz ją załatwi. Dobra. Albo w sumie najpierw wzmocnijmy jednostki. Takie genialne pomysły. Kończ tury. No niech tam się jeszcze powyrzucają, z czego się da. Tak ważne jest to, że wygramy to. Ohohoho. Nie no, powiem wam, że aż to jest piękne. Dobra, mogę użyć tego, co jest w sumie trochę bez sensu. W tej pułapki to może nawet nie aktywują. Dobra, proszę. Tak to się robi, moi drodzy. Tak to się robi. Tacy twardzi jesteście, a coś wam nie wychodzi. No i kogo? Dwunastka? Och, kurczę. Dobrze, moi, tylko teraz... O, teraz namierzyli wroga w końcu, świetnie. Dobra, no to piorun Alzura może. O, proszę, idealnie. Ty jeszcze o, jeszcze szpiega wzywasz. Dobra, stanie się coś? Nic się nie stanie. Dawaj jeszcze raz. O, o, tych jeszcze. O nie, nie jestem w stanie dać kolejnego wyroblisty chyba. Pułapka przynajmniej zadziałała. Dobrze. Dobrze, że pułapka zadziałała. Ej, dwie szóstki są. No to już użyjmy zdolności. Mówię, mój szpieg może się nie wzmocni aż tak, ale ja jeszcze mam berło gromów niewykorzystane. Ej, serio, czuję się taki mocarny w tym momencie. No niszczę wrogów jak chcę dosłownie. Jak chcę. Co z tego, że coś mi tam obiliście? Jak znowu wyjdą na zero, i to jest niesamowite. A, jeszcze straciłem własną jednostkę, moi obili, no ale patrzcie na to. Czyż nie tak się powinno to robić? Tak, zadaj północny wiatr, który nic nie robi. No i tak się wygrywa, 158 do 0. Bledyryna! Ona musi umrzeć! No, chyba coś nie wyjdzie. Coś wam nie wyjdzie, niestety. Szkoda. Połączonym siłom Lyryjczyków i Krasnoludów udało się pokonać Skojatel. Okazało się, że to partyzanci naruszyli ostatnie przęsło mostu, zamieniając przeprawę w śmiertelną pułapkę. Gdyby nie przestroga Xaviera, wszyscy runęliby w przepaść. Lyryjczycy pojmali przywódczynię Komanda. Stała z wysoko uniesioną głową, a kiedy Mewe spojrzała jej w oczy, nie odwróciła wzroku. Wronie oko dostałem, okej. Okay. Jak cię zwą, elfko? Abetbe eb arse, duan. Powiedziała. Dziękuję, Reinhard, zrozumiałam. Pocałuj mnie w żyć, naprawdę? To najlepsze, na co cię stać? Oddaj mój miecz, to pokażę ci, na co mnie stać. Miałaś już okazję na polu bitwy. Nie chcesz powiedzieć, jak masz na imię? Trudno. W sumie wszystko mi jedno. Bardziej mnie ciekawi, co tu robisz. Kto cię przysłał? Nikt. Sama postanowiłam, że cię zabiję i pomszczę Eldaina. A. Masz na rękach krew. Krew elfów z Sinej Puszczy. Ano mamy. I nie czuję się z tym źle. Eldain był zbrodniarzem. Eldain był zbrodniarzem i dostał to, na co zasłużył. Skoro on był zbrodniarzem, to jak nazwać ludzi, którzy mordują nas w pogromach? Jak nazwać czarną Rajlę, która walczyła u twojego boku? Nawet nie próbuj stawiać znaku równości między nami. Dobra, wystarczy. Usłyszałam, co chciałam usłyszeć. Ale ja? Nie! Na głowę upadłaś, elfko? Chcecie bić się z ludźmi, to się bijcie. Głupiego nie przekonasz. Ale nie tutaj do diabła. Mahakam jest i pozostanie neutralny. Wobec Duan nie możesz być neutralnym. Jesteś ich wrogiem albo ich psem. Mahakam za długo stał z boku, uśpiony. Dlatego zaatakowaliśmy w jego sercu. Żeby porwać do boju naszych braci, których ty, starosto, odciąłeś od świata. Tak, odciąłem. I dobrze zrobiłem, do cholery. Chcecie bawić się w wojnę, gówniarze? Kijem pontar zawracać? Droga wolna, zdychajcie sobie. Ale nas zostawcie w spokoju. Powinienem cię zabić. Tu, teraz, własnymi rękami. Ale przecież tego właśnie chcesz, prawda? Zginąć! Głupio zginąć! Nie dostaniesz tego ode mnie. Zamknę cię w lochu. Posiedzisz tam 300 lat, to może zmądrzejesz. Mewe spodziewała się, że starosta będzie jeszcze pomstował na elfkę. Ale krasnolud milczał. A w jego starych, przysłoniętych krzaczastymi brwiami oczach nie było widać gniewu, tylko smutek.
Krasnoludzcy inżynierowie błyskawicznie załatali most, umożliwiając podjęcie przerwanej podróży. No i świetnie. No i świetnie, no i świetnie. Nasz cel jest już bardzo niedaleko, ale powiem wam, że biorąc pod uwagę długość dzisiejszego odcinka, nie chcę go robić znowu godzinnym. Wyjdziemy, myślałem, że to już wyjdziemy dzisiaj z Mahakamu, ale nie spodziewałem się, że tyle rzeczy się będzie działo. Zrobimy to, ale dopiero w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że nie znienawidzicie mnie za to, no bo odcinki są codziennie, więc chwilkę dłużej poczekacie. No ale w każdym razie, kochani, dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca. Ja ciekaw jestem, jak to się zakończy. Czy starosta nam pomoże? Mam taką nadzieję. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał. Kolejny odcinek już wkrótce. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!